Od kilku tygodni już trwa remont torowiska wzdłuż głównej osi miasta w Dąbrowie, a więc w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Alei Piłsudskiego. Natomiast w zasadzie dopiero od poprzedniego tygodnia mamy w związku z tą przebudową torowiska zmiany organizacji ruchu w ciągu tychże. Aktualnie, to za chwileczkę zobaczycie, za skrzyżowaniem z alejami, z aleją, z ulicą Majakowskiego, w ciągu ulicy Piłsudskiego mamy wyłączony z ruchu skrajny lewy pas ruchu. To jest jak na razie w zasadzie jedyna, można powiedzieć, taka uciążliwość, jeżeli można o tym w ten sposób mówić. Bo na pozostałym odcinku jak na razie odpukać żadnych zmian organizacji ruchu nie mamy. Oczywiście to wszystko będzie się zmieniało. I no właśnie, przejeżdżam przez skrzyżowanie z alejami. Zwróćmy uwagę, tutaj mamy lewy pas wyłączony. Tutaj są prowadzone prace właśnie związane z przebudową torowiska. Pojazdy budowy tutaj zajmują ten skrajny lewy pas. Oczywiście to, co w tym momencie widzicie, to nie jest powiedziane, że to, co się dzieje teraz, a nagrywam to w piątek, że nie wiem, w poniedziałek czy za tydzień będzie taka sama sytuacja, bowiem te zmiany pewnie się tutaj będą posuwać, będą dostosowywane do tego, jak postępuje inwestycja na torach. Tak więc tutaj absolutnie nie bierzcie tego i tego na pamięć. Natomiast jeżdżąc tutaj po Dąbrowie, jeżdżąc tą główną osią naszego miasta, miejcie to na względzie, że tutaj cały czas te prace są, no i jeszcze przez paręnaście miesięcy te prace będą, a związane z tym zmiany organizacji ruchu będą tak naprawdę wprowadzone na bieżąco w związku z tym, jak będzie prowadzona inwestycja, jak będzie postępowała tak naprawdę ta inwestycja.